Na przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru fachowo zwane Skontrum przeznaczyliśmy cały miesiąc sierpień. Musimy raz na kilka lat przeprowadzić taką kontrolę, żeby zobaczyć, jak wygląda stan ilościowy zbiorów, które posiadamy, które zbiory znajdują się w bibliotece, które faktycznie są u czytelnika, które w międzyczasie pomiędzy jedną a drugą kontrolą księgozbioru zostały albo na przykład zagubione, albo też zdarza się czasem, że czytelnicy bez naszej wiedzy wynoszą jakieś zbiory i bardziej się przywiązują do nich. Tutaj w księgozbiorze wypożyczalni mamy około 140 tysięcy woluminów. Na to się składają zarówno książki, to jest około 120 tysięcy, także płyty DVD z filmami, audiobooki, słuchowiska i płyty z muzyką. Na ten moment 20 tysięcy wiemy, że około jest u czytelnika, czyli te pozostałe 120 musimy tutaj skontrolować.